Niedzielny vlog. Zobaczymy sobie dzisiaj króliczki. Co tam u nich słychać. Dostały jakieś 2 godziny temu jeść. No tutaj wrzuciłem przed chwilą to, co udało mi się tutaj zgarnąć z ziemi, z podłogi. Tak trochę ogarnąłem, żeby to jakoś wyglądało, wiecie jak jest. No. Ale 2 godziny temu miały zadane. No i jak widać, tu jest zupełnie pusto. Zupełnie pusto, nie ma nic. Praktycznie gdzieniegdzie widzę tylko jakiś tam badylek zielony został. Ale zjadły, pochłonęły. Wszyściuteńko. Co do jednego. To już takie większe, już niedługo będą do rozdzielenia. 4 sztuki. Tam jest 3 ich braci. Takie ładne już. No. Trzymam razem do momentu, że tak powiem, pojawienia się tych pierwszych takich instynktów. Do pierwszych bitek. Ale już niedługo myślę, że można je rozdzielić. Już są na tyle duże, że od siebie nie nauczą się już chyba nic. Tylko sobie nawzajem po prostu zabierają jedzenie i przestrzeń. Tutaj mamy samiczkę, która dzisiaj wróciła od samca. Była zakocona, powinna mieć miot jakiś tydzień temu. Niestety nie wyszło nic. Także 2 próba. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Dzisiaj się odpoczywa po ciężkiej nocy, no bo wiadomo jak jest, tutaj mamy ich aż 8 bodajże, 2, 4, 6, 8. 8, dobrze. Straszna szarańcza, widać, zjedzone wszystko, aparat mi zjedzą zaraz. Widać, wszystko też pochłonęły. Co do ździebełka, a naprawdę dostają dużo, ponieważ ja się nie bawię w jakiś detal. Przywożę na tym wózku, no jak widać, metr powiedzmy na 70 cm i czubaty wózek jest. Przywożę trawy, starcza na 3 dni, maksymalnie 3 dni. Także no naprawdę za każdym razem dostają solidną porcję trawy i jak widać z tym wszystkim radzą sobie w przeciągu 2 niecałych godzin. Dostają potem wieczorem poprawkę drugi raz i też oczywiście wszystko wchłoną. Po 2 godzinach patrzą się jak teraz, że z chęcią by jeszcze coś zjadły. No ale wiadomo, też nie można przesadzić. Rosną jak na drożdżach, dzięki temu pomimo, że ich jest tu bardzo dużo. No. No takie mieszańce różnokolorowe. Tutaj rzuciłem im to, co zgarnąłem, taka trawa wysuszona, takie alasiano. Szamają od razu, to wszystko wchłoną. One też tutaj dostały porcje i też wszystko zjadły i z tym se poradzą w przeciągu powiedzmy 40 minut, myślę. I tutaj mamy tych 3, co pokazywałem wcześniej, braci, 4, czy tam siostry. No zjadłbym, co nie? Kurde, głodny jestem. Tu jest samiczka zakocona, prawdopodobnie, miejmy nadzieję, że będzie wykot. Ile? Jest 2 tygodnie jeszcze? Gdzieś tak? I powinna się kocić? No myślę, że tak. I tu mamy samicę z młodymi. Nawet nie wiem ile jest.
Nie liczyłem ich nigdy, przeglądam co jakiś czas. Ale tu ściochy ogromne, niektóre jeszcze nie widzą na oczy, a naprawdę są już duże i siedzą nadal w gnieździe, pomimo że już są dosyć sporych rozmiarów, nie? Naprawdę takie duże króliki, bogate bym powiedział. Samica też jest niemała, ona daje zawsze ładne króle, duże, największe takie. Szybko rosną, nabierają masę bardzo szybko, także taka dosyć dobra, że tak powiem, akurat sztuka, nie? No, piękne są. Jednego mogę sobie, może sobie wyciągniemy, zobaczymy, może nam pozwoli, nie? No, ona jest raczej taka, nie jest jakaś agresywna. No, cześć. A? Już tam broni gniazda. No. Może jakiś przyjdzie do nas po prostu. Bo już tak oczywiście się wybierają na różne tutaj podróże. No piękny, piękny. Niektóre jeszcze mają przymknięte oczy. A już są naprawdę takie bogate, grubiutkie. Są, siedzą w gnieździe, wszystkie grzeją się razem. Ale mają słodkie uszka. No, takie małe. Kokoszą się. Kokoszą się, no. No to mama pilnuje, no. No, taka zmartwiona widać. Bo się boi, żeby im, żeby nie zrobić krzywdy maluchom. No, no to nie będziemy tam nie zruszać. Trzeba byłoby ją wyciągać i tak dalej. Najlepiej przynajmniej. To? Patrz, tata. Nie bój się. Tata, patrz, mam piłkę z myłkę. Piłka z myłka, piłka z myłka. No lepiej. No już, dobra. No, tak to wygląda. Idziemy. Do samca pójdziemy, zobaczyć co mu tam. Samiec miał dzisiaj, nic tu nie widać, no wiadomo, tu jest ciemno, chłodno. Miał dzisiaj upojną noc. Ty, ty, ty. No i co, nic nie widać. Siedzi tam, odpoczywa. Tak? Piłka z myłka, piłka z myłka.